Cześć, z tej strony AdiWorld. W dzisiejszym odcinku powiem parę słów na temat zestawu soczewek rozprowadzających gaz osłonowy do spawania metodą TIG, które prezentowałem w trakcie jednego z poprzednich odcinków na moim kanale. Jeśli chodzi o ideę stosowania tych oto soczewek, to stosuje się je przede wszystkim, aby zapewnić osłonę gazową w miejscu, w którym się aktualnie odbywa spawanie. Wiąże się to z oszczędnością gazu osłonowego. Pod tym filmikiem, w trakcie którego prezentowałem te oto soczewki, pojawił się jeden ciekawy komentarz, w którym kolega spawacz napisał, że zakupił dysze ceramiczne, które przypominają wyglądem te, które prezentuję w tym zestawie, czyli taka szklista tulejka, i które nie działały prawidłowo z zestawem, który posiadał. Osobiście miałem podobne doświadczenie, ponieważ ten zestaw, który Wam prezentowałem, wziąłem do pracy i soczewki mi się wymieszały z tymi, które miałem do dyspozycji przez pracodawcę, który mi udostępnił w celu wykonania zadania. Gdy założyłem do zestawu, który otrzymałem z magazynu od pracodawcy, soczewkę pochodzenia chińskiego, nie pracowała ona prawidłowo. Gaz nie dochodził w miejsce, w którym być powinien, pomimo że ta soczewka wyglądała praktycznie identycznie w porównaniu do tej, którą, jak już mówiłem, dostałem od pracodawcy. W następstwie tego byłem ciekaw, jak ten zestaw by pracował, używając go kompletnie. Podłączyłem do uchwytu i działał bez zarzutu. A powiem Wam jeszcze coś takiego ciekawego. Spawając w takiej troszeczkę trudniejszej pozycji, miałem problem z wykonaniem może centymetrowego odcinka spoiny, używając zwykłej ceramicznej dyszy, więc zdecydowałem się założyć ten zestaw chiński, którym wykonałem, poprzez to, że przez szklistą dyszę ceramiczną byłem w stanie obserwować końcówkę pręta elektrodowego i jeziorko. A dodam jeszcze, że nie miałem możliwości nawet jakoś od tyłu włożyć lusterko, żeby w inny sposób obserwować proces spawania. Generalnie, jeśli chodzi o ten zestaw, który Wam prezentuję, on działa do takich prac domowych, czyli jeśli spawamy jakieś drobne elementy na niskich parametrach, bez problemu możemy go wykorzystać. Natomiast zauważyłem taki troszeczkę jeden problem z mocowaniem dyszy ceramicznej, ponieważ w tym zestawie jest ona mocowana na takiej gumowej tulejce, można to nazwać jakiś symering czy uszczelka. Gdy spawałem troszeczkę dłużej w celach testów na natężeniu około 150 A, poczułem, jakby z tej uszczelki wydobywał się zapach gumy. Być może to jest jakiś zbieg okoliczności lub materiał był nie do końca czysty, ale wydaje mi się, że ta uszczelka nie jest tak jakby praktyczna i nie jest przygotowana do spawania, używając wysokich parametrów i na dłuższą metę. Sama cena mówi za siebie, jest to zestaw tańszy od tego, które są proponowane na naszym rynku. Jeszcze jedna sprawa w tym zestawie mnie tak troszeczkę zaniepokoiła, ponieważ tulejka dociskowa jest wykonana z troszeczkę skromniejszego materiału, przez co należy uważać podczas zakręcania korka dociskowego, ponieważ ta tulejka przy na przykład wymianie elektrody wolframowej w ten sposób szybko się niszczy.
jeśli chodzi o spoiny, które wykonałem na potrzeby dzisiejszego filmiku, to jak widzicie, kolor jest prawidłowy. Na zakończeniach jest troszeczkę wada, ale to nie jest wina tej oto soczewki, to jest wina mojej techniki, ponieważ nieprawidłowo zerwałem łuk lub zakończyłem lub przegrzałem materiał. Natomiast po całości spoiny są ładne kolorystycznie, niezagazowane. Dodam jeszcze raz, że na potrzeby domowego użytku zakupiłbym taki zestaw, natomiast do prac takich troszeczkę bardziej wydajnych proponuję skorzystać z bardziej masywnego zestawu. W dniu dzisiejszym na tym filmik kończę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!